Cześć. Sorki, że dzisiaj taka słaba jakość, że nagrywam tak późno i w dodatku z ręki. Aczkolwiek chciałbym porozmawiać dzisiaj na temat Masteronu jako środku na pierwszy cykl sterydowy. Zacznijmy od tego, czy Masteron jest dobry na pierwszy cykl. Powiem tak. Masteron jest dobrym środkiem na pierwszy cykl, jeśli się decydujemy na więcej niż dwa środki. I tutaj zrobię wyjątek i powiem, że nawet Masteron może być wskazany na pierwszy cykl. Już powiem dlaczego. Pierwsza sprawa. Masteron ma działanie antyestrogenowe. Co to oznacza? Oznacza to, że nasz poziom estrogenu podczas brania masteronu maleje. I w tym wypadku dowiadujecie się, dlaczego nie brać masteronu solo. Ponieważ jak będziecie go brać solo, poziom waszego estrogenu zejdzie poniżej normy, co będzie skutkować bardzo złym samopoczuciem, bólami stawów, ponieważ możecie odwodnić stawy na tyle, że po prostu będą was boleć, będą strzelać. No i druga sprawa. Ogólnie poziom estrogenu odpowiada też za syntezę kolagenu, za twardość naszych kości, za sprawność naszych stawów i więzadeł. Więc stosując Masteron Solo, generalnie mamy przerypane z tego typu rzeczami, no a troszeczkę bez sensu byłoby stosować Masteron Solo i specjalnie jeszcze podbijać sobie ten poziom estrogenu, biorąc tabletki antykoncepcyjne. Oczywiście to jest niedorzeczne, więc Masteron Solo odpada. Natomiast jeśli stosujecie testosteron, wiele razy powtarzałem, żeby tutaj dbać o odpowiedni poziom estrogenów, odpowiedni poziom prolaktyny. Oczywiście przy samym testosteronie prolaktyna tutaj nie należy się nią obawiać, ponieważ nie powinna być ona podwyższona. Aczkolwiek testosteron aromatyzuje do estrogenu i dodanie masteronu zamiast, powiedzmy, Symexu, zamiast Etadronu, zamiast innych inhibitorów aromatazy, spowoduje, że ten estradiol będzie trzymany w ryzach. I tutaj podam nawet przykład jednego, znaczy generalnie moich podopiecznych, którzy biorąc testosteron i biorąc masteron, mieli nawet wyniki estradiolu poniżej normy. Tutaj badania jednego z moich podopiecznych, takie ostatnie, przy braniu 100 mg propionatu i co drugi dzień, i bodajże chyba 100 mg masteronu co drugi dzień. Pod koniec cyklu badania na estradiol wyszły, tam było chyba 13 tych jednostek, a norma zaczyna się od 24, czyli generalnie miał poziom zaniżony. Aczkolwiek po odstawieniu masteronu ten poziom do normy wrócił przez to, że mój podopieczny brał HCG. HCG również powoduje aromatazę i ten estradiol poszedł bardzo ładnie w górę i przy odbloku już był w granicach normy. Kolejne efekty, których możecie się spodziewać po masteronie. Masteron generalnie jest pochodną DHT. Podobnie jak winstrol jest pochodną DHT, co powoduje bardzo fajnej jakości mięsień. Masteron powoduje, że ten mięsień staje się taki twardszy, bardziej zarysowany, bardziej prążkowany. Oczywiście widać to przy tym już niskim poziomie tkanki tłuszczowej. Jeśli ktoś jest zalany i weźmie masteron, myśląc, że poprawi sobie jakość swojej sylwetki, no to oczywiście jest w błędzie, tak? Natomiast jak ktoś jest już w końcowej fazie redukcji, chce sobie dorzucić masteron, no to jak najbardziej. Więc skutki pozytywne. Nie musicie się tutaj obawiać tak bardzo o estradiol. Przy niewielkich dawkach testosteronu dodanie masteronu spowoduje, że ten estradiol będzie ładnie trzymany w ryzach. Ze skutków ubocznych. Skutki uboczne praktycznie tak jak
Każda pochodna DHT, czyli dihydrotestosteronu, to jest wzrost agresji, wzrost ciśnienia tętniczego, wypadanie włosów. No ja chyba jeszcze włosy w miarę mam, choć troszeczkę tego już na sobie wytestowałem, ale jakoś się nie trzymają. Natomiast osoby, które mają tendencję do łysienia, pozbędą się tych włosów przy masteronie bardzo szybko. No i to chyba tyle. To są takie najważniejsze skutki uboczne masteronu. Czyli tak, masteron z pozytywnych rzeczy. Zbija estradiol, fajna sprawa na pierwszym cyklu. Zmniejsza to ryzyko ginekomastii. Zmniejsza to ryzyko retencji wody. Ogólnie buduje dobry mięsień. No i skutki negatywne, tak jak mówię, łysienie, agresja, wzrost ciśnienia tętniczego. Mogą się też przydarzyć problemy z prostatą, aczkolwiek to przy większych dawkach. Przy większych dawkach, przepraszam, pochodne DHT mogą źle oddziaływać na prostatę, powodować jej przerost. Z mojej strony to wszystko. Życzę miłego wieczoru i do kolejnego odcinku. Cześć!